Cześć, siemano wszystkim. Słuchajcie, mamy w końcu długo wyczekiwaną majówkę, a właściwie dzień przed, bo jutro jest poniedziałek, 1 maja, a zgodnie z ustawą, jeżeli 1 maja poprzedza dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedziela, możemy już łowić szczupaki. I ja dzisiaj wybrałem się na to małe leśne jeziorko. Jestem, słuchajcie, z jedną wędką, jedna torba, rowerek i co? Na plecach podbieraczek, wszystko poręcznie, lekko, żebym mógł sobie spacerować dookoła. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować od razu przy tej okazji majowego Perfect Fishing Mystery Boxa, w którym na maja macie oczywiście jerka od Kaszub Bait. Także słuchajcie, jerk w wersji V2, poszerzony specjalnie, aby uzyskać jeszcze większe odjazdy. Chciałem od razu podziękować Michałowi za współpracę. Mam nadzieję, że będzie ona się rozwijała. A teraz patrzcie, co jest w Perfect Fishing Mystery Boxie. To zaczynamy. Zobaczcie, wzięcie tylko wędkę. Oczywiście kołowrotek, plecionkę. I otwieramy Perfect Fishing Mystery Boxa, który jest na majówkę, czyli powinny w nim być przynęty na szczupaki. I zobaczmy, co tu jest. Dobra, mamy na razie ulotkę z opisem wszystkich przynęt. Proszę, 4x23 i tadam! Zobaczcie, jest i wlepka dla każdego od nas. W tym miesiącu jesteśmy, są nasze przynęty w Mystery Boxie i oczywiście killer killerów, czyli jerk Danire 10 FTUV, tak, Fire Tiger UV. Z tyłu mamy opis całej przynęty. Jest to wersja V2, poszerzona specjalnie, poszerzony korpus, żeby jeszcze lepiej pracował z samej korby. No, za chwilę Wam pokażę, jak to łowi. No ale jedźmy dalej. Co mamy jeszcze w Mystery Boxie? Błystka obrotowa Riomes. Czwóreczka, rozmiar 10,5 grama. Zobaczcie, takie fajne kropeczki ma. No, taka spora wa, 10,5 grama. Dobrze, mamy kolejną. O, jest to. Ta guma mi się mega podoba. Zobaczcie, jest to linek. Lin od Mikado. Oczywiście niezawodny kanibal w kolorze policjanta. Rozmiar na pewno 15, z tego co tu widzę. Tak. I ta guma. Dobra, co to jest za guma? Savage czy Westin? Czy jeszcze coś innego? Napiszcie w komentarzu, co to jest za guma. Jedziemy dalej. W Mystery Boxie zawsze tak mówiono, że jest wszystko do połowu danej ryby, więc zobaczcie, jest do zbrojeczka Mikado Jaws. Tu mamy 25 kg wytrzymałości, rozmiar kotwic jedynki i dwie takie wkręteczki. Czyli te wkręteczki na pewno się nadadzą do tych gum. Za chwilę uzbrojemy. O, zobaczcie, jest Westin Bultizik. Do Bultiza na pewno też się nada ta wkrętka na kotwicach 1. Mamy tutaj Bultiz CT 14 cm w kolorze Pink Headlight. No, tej przynęty jeszcze nie miałem, to na pewno spróbujemy. I zobaczcie to, killer killerów, blacha mojego dzieciństwa, czyli Mors. Niezawodny Polspink Mors trójeczka. No, na to kiedyś dużo łowiłem i sporo ryb miałem, ale to jest jakaś inna wersja chyba, bo pisze tutaj lekka blacha, więc mamy ciężar 14 gramów. No dobra, co tu jeszcze? O, zobaczcie, są główeczki od Dragona, V-pointy, 5 gramów, rozmiar haka 6x0, 5 sztuk, czyli te główeczki na pewno będą do tych gum. Jest to spasowane fajnie, więc spoko. O, i jeszcze mamy, co to? Polspink Przypon Arnold Surflon 1x19, 12 kg. No, to teraz mogę łowić, bo pierwsze co, to muszę zawiązać przypon. Więc co? Teraz pokażę Wam jeszcze tutaj.
Każdy mystery box jest fajnie opisany i otwieramy. Zobaczcie, wszystkie przynęty opisane. Tu oczywiście nasz jerk, wiróweczka, Bultis, Mikado, Roach 12, dozbrojeczka, policjant, wahadłówka. O, jest, FZ, to jest FZ, dobra. FZ Shadster 15, no tej gumy nie znałem. Przypon oczywiście, główeczka Fouling Pointa. I mamy tutaj, to są jakby opisy przynęt. A z tyłu, specjalnie ode mnie dla was, jest pro tip, jak łowić tym jerkiem. No i co, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jerk będzie wam służył. Nie zapomnijcie oczywiście się pochwalić hashtagiem. Hashtag Danire10 na mediach społecznościowych. No a co, teraz idziemy łowić ryby. No to co, zaczynamy. Jestem na bardzo płytkim leśnym jeziorku. I dzisiaj skupię się na naszym Dzisiaj skupię się na naszym killerze, czyli jerku Fire Tiger UV. Słuchajcie, będę łowił głównie skorby, bo nie znam łowiska. Widzę, że jest dużo pniaków, korzeni. Jest na pewno bardzo płytko. Nie chcę go stracić. Słuchajcie, łowię skorby, robię pauzę. Dwa obroty i pauza. O, już mam zaczep. Jakieś lilie, coś tam pewnie. Słuchajcie, nie wiem czy widzicie, ja widzę. No chodzi on pięknie. Kołysze się lewo, prawo, na boczki. Igła. Słuchajcie, dzisiaj bardzo szybki wypad taki. Nie mam zbyt wiele czasu. Ale jutro sobie odbiję, bo jedziemy już z Łodzi na jezioro ekipą i tam na pewno poświęcimy dużo, dużo więcej czasu. No i co? Penetrujemy rzut koło rzutu, rzut koło rzutu. Mam nadzieję, że coś dzisiaj weźmie i będę mógł wam pokazać pierwszego szczupaka sezonu 2023. Odnośnie sprzętu, to u mnie wiele się nie zmienia, bo po co zmieniać, jak coś jest dobre i sprawdzone. Słuchajcie, ja mam mojego nieśmiertelnego Shimano Bestmastera 2050H, długość 2,40 i zobaczcie, i łowię bez problemu tym jerkiem. Nie musi być multik. Do tego mam kołowroteczek Shimano Nasci 4000, żeby wytrzymywał większe obciążenia przy łowieniu na duże jerki. Łowię tym zestawem przynętami nawet do 100 gramów. Słuchajcie, no ten kijek naprawdę dużo wytrzymuje, jest opisany do 50, ale bez problemu można rzucać tym 75, czy największe przynęty jakimi łowiłem tym kijem bez problemu, to był 3D Trout 20 cm, który waży 96 gramów. Słuchajcie, nie trzeba multika, zwykła wędka, kołowrotek, jerk i lecimy po szczupaki. Ale jest mały bolo. Jeden bolek jest, Andrzej. On mi tu dwa razy już bił. A teraz siedzi. Jest pierwszy. Pierwszy szczupak sezonu 2023. Nie jest mały, ale jest piękny.
O kurde, muszę miarkę rozwinąć. Dobra, słuchajcie. Zapomniałem miary z kątownikiem. 46 cm. Dobra, taki piękny szczupaczek. Łopsa. Zobaczcie, taki piękny i... Idzie? Poszedł. Ale ładnie. Słuchajcie, jesteśmy na bardzo płytkim, zarośniętym, no takim małym leśnym jeziorku. Będę łowił dżerkiem. I z racji tego, że jest tu płytko, dużo lilii, różnych zaczepów, zawad, nie będę dawał zbyt długich pauz i będę łowił typowo skorby. Czyli kręcę, pauza, kręcę, pauza, kręcę, pauza. Ta pauza jest ultra ważna. Pamiętajcie to, co napisałem wam na protipie. Musicie wczuć się w tą przynętę. Cały czas trzeba czuć, że ona tam pracuje. Ja czuję to po prostu na szczytówce, jak on tam sobie pracuje ładnie i odjeżdża na boki. Zobaczcie, jak tańczy, nawet widać to. Tu wam pokażę, postaram się. Zobaczcie, jak on tańczy z samej korby. No, no. Dobra, hej. Słuchajcie. Ja już po wędkowaniu, wędka na plecach, rowerek i wracam do domu. Uważam dzień za bardzo udany. Byłem na rybach tak jak dawniej, za młodego, z brzegu, w gumaczkach, rowerkiem. No po prostu przypomniało mi się dzieciństwo i czasy szkolne. No i co? Nie zawsze trzeba łowić ogromne ryby. Udało mi się złowić jednego szczupaka, co prawda minimalnie brakowało mu do wymiaru, ale było zarąbiście. Do tego miałem jeszcze trzy brania, jedno takie zawirowanie prawie przy samych nogach. Tego wam nie nagrałem, ale potem włączyłem kamerę i on poprawił, ale no niestety go nie zacięłem. No, także co, jedna ryba wyjęta, trzy brania. Dzień bardzo zaliczony. Teraz co? Wracam do domu. Was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. I nie zapomnijcie pochwalić się, jak u was otwarcie sezonu majowego. Pozdro, cześć!